zbyt mała liczba uczniów, a co za tym idzie wysokie koszty utrzymania szkół w Zalesiu i Cettach. Nierokująca poprawy w tym zakresie prognoza demograficzna, zły stan techniczny budynków to główne powody podjętej wczoraj przez chodeckich radnych uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji szkół w Zalesiu i Cettach. Szkoła w Zalesiu. Główny problem to problem demograficzny. Jeśli chodzi o lata 90., a teraz rok 2015, to jest to mniej więcej na poziomie, że wtedy to było ponad 100 uczących się dzieci w tej placówce, zresztą podobnie w szkole w Cettach. Teraz to jest o połowę mniej. Nie ma tam na przykład boiska, nie ma sali. Podobnie szkoła w Cettach, również, znaczy boisko istnieje, no to jest boisko piaszczyste. Dach z eternitu, podłogi, które trzeba by było w zasadzie natychmiast robić i wiele innych rzeczy. Radni uznali, że lepsze warunki uczniom może zapewnić samorządowy publiczny zespół placówek oświatowych w Chodczu, gdzie uczniowie mogliby kontynuować naukę. Poronnym argumentem były jednak kwestie związane z demografią. Obliczono, że za 5 lat w szkole w Cettach uczyłoby się zaledwie 36 dzieci, co stanowi 53% obecnej liczby. A już w tej chwili statystycznie na jednego nauczyciela przypada 7 uczniów. Do funkcjonowania szkoły w Cettach gmina dołoży w tym roku ponad 77 tysięcy złotych. Subwencji oświatowej zdecydowanie nie wystarcza na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkoły w Zalesiu. Z budżetu gminy w tym roku na tę placówkę dołożonych zostanie ponad 211 tysięcy złotych. Sprawa zamiaru likwidacji wzbudziła wiele emocji. Na sesję przyszli rodzice uczniów szkół w Cettach i Zalesiu, którzy zgodnie podkreślili, że pomysł im się nie podoba. Dla naszych dzieci, bo my uważamy, że lepsze warunki nasze dzieci mają w szkole podstawowej w Zalesiu. Jest ich mniej, więc nauczyciel może więcej czasu poświęcić. Są dzieci, mogą się bardziej skupić w mniejszych klasach. Moja siostra na przykład w Toruniu musi bardzo duże pieniądze płacić, żeby jej dziecko w prywatnej szkole uczestniczyło do szkoły, w której dzieci w klasie jest do 15 osób, bo w takich klasach się najlepiej nauczycielom pracuje i najlepsze osiąga się wyniki. Więc to jest zaleta, że tych naszych dzieci, że jest mniej i że mogą osiągać lepsze wyniki w nauce. My patrzymy przez pryzmat człowieka. I ciekawe, czy radni by tak zagłosowali, gdyby ich dzieci chodziły do tych szkół. Na pewno nie. Bo byście wiedzieli, jak takie dziecko czuje się w szkole i my jak się czujemy, posyłając dzieci do małych szkół. Szkoły broniła dyrektor placówki w Cettach. Oczywiście my będziemy walczyć w dalszym ciągu o to, aby placówka się utrzymywała. Jest to środowisko wiejskie, co prawda wyludnione, jest coraz to mniej dzieci, ale jeśli zamkną szkołę, umiera kościół, umiera całe środowisko lokalne. Radni zapewnili, że budynki nawet po likwidacji szkół będą przeznaczone na cele społeczne. Zwrócili również uwagę, że już w tej chwili wielu rodziców uczniów z obwodu szkół w Zalesiu i Cettach dowozi dzieci do Chodcza. Uchwała intencyjna została przegłosowana.